Trener Lechii Tomaszów Mazowiecki, Dominik Bednarczyk, panie trenerze. Wiele osób zapowiadało, że Lechia Tomaszów Mazowiecki już może się pakować do czwartej ligi. Co może pan trener teraz powiedzieć tym wszystkim niedowiarkom, bo zostajecie w trzeciej lidze? Witam. Mój głos troszeczkę jest ciężki po meczu, ale kto był, to dzisiaj widział, jakie były emocje. Pan sędzia dorzucił jeszcze troszeczkę tych minut i prawie 100 minut żeśmy grali. Ale co do tych sytuacji, tego pytania, co pan pyta, osobiście do mnie nikt nie przyszedł i nie wyrażał przed rundą takich stwierdzeń, żebym po prostu się nie pchał w coś, co nie ma sensu. A jeżeli takie osoby się gdzieś tam pojawiały i mimo wszystko to mówiły, no to dzisiaj ich serdecznie pozdrawiam i tylko mogę się cieszyć, że przyszło mi pracować z tak wspaniałą grupą chłopaków. Tak więc to dzisiaj jest ich zasługa, w zdecydowanej mierze ich, nie moja. Ja mówię, jestem dodatkiem tylko, a tak mówię, to oni zrobili tą robotę. Trochę o samym spotkaniu. Nerwówka od pierwszej do 90 minuty. GKS Wikielec właśnie nie grał słabo. Niektórzy mogliby nawet powiedzieć, że drużyna gospodarzy nawet zasłużyła na co najmniej na remis, ale mimo to Lechia się obroniła. Jak ciężko było grać właśnie z takim Wikielcem dzisiaj? Powiem szczerze, że analizowałem kilka spotkań gospodarzy i naprawdę dzisiaj byłem pod wrażeniem. Pod wrażeniem, bo to wyglądało jak zespół, który z pierwszej ósemki grał. Naprawdę z polotem, z determinacją, z wolą walki. I to, że my tutaj dzisiaj wywozimy 3 punkty, to naprawdę na pewno gdzieś tam sporo szczęścia, ale też kapitalne interwencje Mateusza Awdziewicza, bo bez niego chyba dzisiaj mimo wszystko byśmy tych punktów nie wywieźli. Tak więc oczywiście cała drużyna zasługuje, tak jak już wcześniej powiedziałem, za nagroda, za tą walkę, za to poświęcenie, bo żeśmy naprawdę przez długi czas grali w 10 i każdy wie, że trzeba zostawić wtedy 2 razy tyle zdrowia więcej. Jeszcze tak mówię, jeszcze te emocje we mnie gdzieś tam siedzą i tak mówię, no dopiero to będzie schodzić powoli, ale gospodarzom życzę po prostu gdzieś tam walki dalej o to, żeby gdzieś zostali, bo mówię, no taki zespół, który tak gra w piłkę, powinien zostać w trzeciej lidze. A propos właśnie GKS-u Wikielec, no pytałem się Łukasza Buczkowskiego, jak znaleźć motywację na ostatnie spotkanie sezonu w Radomiu z Bronią. I powiedział, że to spotkanie oczywiście dadzą 100%, no ale w tym momencie gospodarze będą liczyć na Lechię Tomaszów, żeby odprawili z kitkiem Broń Radom, no i żeby pomogli Wikielcowi, żeby się utrzymać. Czy to może być ta motywacja? Na pewno będziemy chcieli w ostatnim meczu zdobyć punkty i się fajnie, godnie pożegnać przed urlopami. Smaczku możliwe, że doda fakt, że prawdopodobnie zagramy w piątek przy światłach wieczorem na Broni i to dla moich zawodników powinna być naprawdę nagroda za całą tą rundę, za całą tą pracę, którą włożyli od czasu, kiedy pojawiłem się w klubie. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Gratulujemy utrzymania w trzeciej. Dziękuję bardzo. Łukasz Suchocki, szkoleniowiec GKS Wikielec. No panie trenerze, jakbyśmy tu chcieli ocenić ten bardzo trudny mecz, ale niestety przegrany 0-1 z Lechią Tomaszów Mazowieckim. Zgadza się, przegraliśmy spotkanie bardzo, bardzo ważne. Byliśmy uzależnieni tylko i wyłącznie od siebie, tak widzieliśmy, że 2 spotkania wygramy, no to utrzymujemy się w trzeciej lidze. Teraz zostało nam tylko czekać w ostatniej kolejce, żeby Tomaszów wygrał z Bronią i musimy wygrać z Wasilkowem, także tak naprawdę dryfujemy tam gdzieś jeszcze na wodzie. No i co do spotkania, no mieliśmy tyle sytuacji, że chyba oddzielilibyśmy z 2-3 spotkania, bo nie przypominam sobie meczu w naszym wykonaniu, gdzie mieliśmy tyle sytuacji, ale no piłka taka jest, że nie zawsze jest sprawiedliwa. No, w dzisiejszym spotkaniu nam się nie udało, no, żałujemy bardzo.
nie mogę tutaj naprawdę mieć pretensji do chłopaków o zaangażowanie, o serce, które włożyli, tutaj tak zostawili sporo zdrowia. Niestety nic nie chciało wpaść, no tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj jest piłka. Teraz Wasilków, no również taki, no przeciwnik, no może niewygodny, ale no będzie to też mecz, no będziecie grali pod presją. No zgadza się, każdy mecz tutaj jest teraz pod presją, tak odkąd tutaj przyszedłem, to wszystkie mecze gramy pod presją, bo cały czas walczymy o utrzymanie, cały czas gdzieś tam kołatamy się jako miejsca spotkowego, cały czas gdzieś tutaj się barujemy. No jesteśmy dobrej myśli, także pojedziemy, wygramy to spotkanie, a co będzie, jak się ułożą inne wyniki, zobaczymy.